Słuchajcie, nigdzie na internecie nie ma testu z kopalni Staszic-Wujek. Nie ma testu węgla, ani grubego, ani groszku z kopalni Staszic-Wujek. Nie wiem, dlaczego tak jest. Staszic-Wujek to są dwie kopalnie połączone, no, jak nazwa wskazuje, Staszic z Wujkiem, który jest już w zasadzie zlikwidowany, ale obie te kopalnie, zwłaszcza katowickie kopalnie, dawniej słynęły z wysokiej jakości węgla, naprawdę o wysokiej kaloryczności. No ale skoro nie ma takiego testu, no to czas go zrobić, no i niech ja będę pierwszy. Ceny ekogroszków workowanych utrzymują się nadal na wysokim poziomie. Na wolnym rynku to jest około 1800 zł, tak średnio, a w PGG, gdzie w zasadzie jest ciągle jeszcze najtaniej, mamy taką ofertę ekogroszku Karolinka albo Karlik po 1550 zł workowany. Trochę taniej jest oczywiście ekogroszek Luzem, za 1300 zł można go już otrzymać ewentualnie w promocji świątecznej, bo teraz jest taka promocja, za 1100 zł. No ale nadal dla niektórych jest to nadal drogo, mimo że te ceny już ostatnio znacznie spadły. Dlatego wpadłem na taki pomysł, żeby przetestować groszki. Nie są to ekogroszki, ponieważ one nie spełniają norm ekogroszków, zwłaszcza jeżeli chodzi o spiekalność. No i tutaj mamy groszek 525 ze Staszica, mamy Zmysłowic, który przeważnie zawsze jest niedostępny i oczywiście nie jest w promocji, kosztuje 1120 zł, ten z Wujka Staszica 1120, zbliżona cena. Natomiast orzek z Wujka kosztuje no tylko 900 zł, no tylko, jak na dzisiejsze czasy trzeba tak powiedzieć, tylko 900 zł. Więc wpadłem na taki pomysł, żeby zmielić w ramach oszczędności ekonomicznych, żeby zmielić ten węgiel za 900 zł, to jest gruby węgiel, orzech do wymiarów ziarna ekogroszku, czyli 5,25 mm. No ale dlaczego nie kupić od razu tego groszku 5,25? No bo on jest po prostu droższy oraz, jak się okazuje, ten groszek 5,25, tutaj mamy jego dane i parametry techniczne, jego spiekalność jest bardzo wysoka, ponieważ spiekalność przekracza od 20 do 60 punktów w skali rogi. No to w zasadzie można by było powiedzieć, to jest węgiel koksujący. No, spiekalność przekroczona powyżej 20 to już dyskwalifikuje jako ekogroszek, ponieważ maksymalnie może mieć ekogroszek do 20. Natomiast tu jest do 60, no to jest bardzo duża spiekalność. Natomiast jeżeli chodzi o orzech ze Staszica Wujka, ten orzech jest nieco mniej spiekalny, bo tutaj indeks spiekalności jest, tak jak widzicie, od 20 do 45. A więc jest nieco niższa spiekalność, tak maksymalna. No, gdyby tak trafić na tą maksymalną spiekalność 60, no to w zasadzie jest to trudne do spalenia. Ale gdyby tak było 40, zmielić go na groszek, no i spalić oczywiście w piecu, w kotle z podajnikiem retortowym, ślimakowym, tak żeby oczywiście właściwa ta gramatura była. Więc zrobiłem taką próbę, zmielić go do poziomu groszku, tylko pamiętajcie, to za to oczywiście musicie zapłacić. I nie każdy skład KDW, tak przypuszczam, że nie każdy posiada taką kruszarkę. Natomiast ja znalazłem taki skład, w pobliżu nawet udało mi się go znaleźć, który posiada taką kruszarkę i bez problemu skruszy za 100 zł. A więc wtedy cena tego groszku, nazwijmy to ekogroszku, będzie wynosiła wtedy 1000 zł. Tak? To i tak jest 120 zł taniej niż w przypadku groszku 5,25. No a jeżeli ktoś spali 8 ton rocznie, a znam takie osoby, no to już jest prawie 1000 zł, niecałe 1000 zł różnicy. Poza tym, tak jak mówiłem, ten węgiel gruby ma mniejszą spiekalność aniżeli groszek 5,25. I to jest właśnie ta nadzieja, że to się uda bezproblemowo spalić. Taką mam nadzieję. Miałem kiedyś groszek z innej kopalni, który również miał do 40 spiekalność, od 14 do 40 i
nie stwarzał większych problemów przy spalaniu go. No a tutaj, tak jak mówię, są dosyć kuszące, te zawartość popiołu bardzo niska, nawet od 2%, a więc to jest bardzo niska zawartość popiołu. Zawartość wilgoci tak samo jak w groszku z tej samej kopalni, 3-9%. No także to są węgle, które wydaje się, że są bardzo atrakcyjne, jeżeli chodzi o ich właściwości i parametry spalania i wartość opałową. No więc sprawdzę, jak spala się ten orzech zdegradowany do groszku. Tylko pamiętajcie, że oczywiście po zmieleniu taki groszek będzie zawierał około 30% miału podziarna, tak zwanego, czyli tego poniżej 5 mm. Ale jak się okazuje, zresztą zaraz się to okaże, na dole zejdę do piwnicy, ślimak przepycha to bez żadnego problemu, mimo że jest tam pewna zawartość miału. W każdym razie zrobimy próbę i przetestujemy to, no chyba jako jeden z pierwszych, albo pierwszy na internecie, w sieci. Zapraszam. No i tak wygląda spalanie groszku, chociaż to nie jest groszek 5,25, tylko tak jak mówiłem, jest to orzech zmielony, zdegradowany do poziomu groszku 5,25. I tutaj zwróćcie uwagę na to, że pomimo tego, że wydawałoby się, że on ma niezbyt wysoką spiekalność, indeks rogi, bo od 20, powyżej 20 do 45, a więc nie do 60, no to wydawałoby się, że no, będzie go łatwiej spalić, że nie będzie tak bardzo spiekający, ale tu jednak okazuje się, że tworzą się spieki. To bardzo wyraźnie tutaj zobaczcie. To są spieki tutaj koksowe. Ja tu poruszę. Widzicie, jak one się sklejają. Po prostu to są drobniejsze kawałeczki węgla, które się skleiły ze sobą pod wpływem wysokiej temperatury, 600-800 stopni w takiej temperaturze, że one się tutaj sklejają. No i widzicie, potem odpadają. No i niestety u mnie jest ten problem, że jest dość nisko zawieszony deflektor. Tutaj pokazuję poziom deflektora, nie wiem, czy to dobrze widać. Ten deflektor jest dosyć nisko. W związku z tym, jak się wypiętrza ten spiek tutaj, to on się opiera właśnie o ten deflektor. I to jest problem, bo no po prostu może przyblokować podajnik, przynajmniej na jakiś czas, póki się to nie wypali. No to nie powinno tak być. Oczywiście nie każdy ma tak nisko zawieszony deflektor. U mnie jest wyjątkowo nisko, ponieważ tutaj powyżej tego deflektora są różdża wodne, a ja deflektor zawiesiłem dodatkowo. On w oryginalnym wyposażeniu tego kotła go nie było. No ale chciałem mieć taki deflektor, żeby właśnie rozpraszać tutaj ogień i spaliny, żeby to nie koncentrowało się w jednym miejscu, nie szło środkiem kotła, ale raczej po ściankach, bliżej ścianek, żeby bardziej rozpraszało te ciepło i na płaszcz wodny kierowało ten cały ten ogień i ten, to wszystko. No i tu, jak widzicie, z powodu tego niskiego deflektora no, opiera się ten spiek tutaj o to i może tworzyć problemy. No zobaczcie, jak to wygląda taki spiek. On jest bardzo taki sklejony ze sobą. To spróbuję go trochę ruszyć. Tu już ten odpad już nie ma szans. Pomimo tego, że dałem trochę więcej powietrza niż normalnie się daje, gdzieś o 30% więcej powietrza dałem, żeby to dobrze przepalić, i zmniejszyłem podawanie paliwa z 10 sekund na 8 sekund, czyli gdzieś około 20% mniejsze, ponieważ ten węgiel ma wysoką, bardzo wysoką kaloryczność. W związku z tym można podawać go po prostu mniej. Uzyskacie ten sam efekt energetyczny, mocy pieca. Ale widzicie, to jeszcze nie wystarczy. Jeszcze by trzeba było zwiększyć nadmuch, jeszcze skrócić podawanie. No ale wiadomo, że tego podawania nie można skrócić do jakiegoś absurdalnie niskiego poziomu, no bo no skądś musi być ta moc, nie? Jak podawanie będzie 2 sekundy albo 3, no to wtedy nie uzyskacie odpowiedniej mocy i temperatury, która pochodzi przecież z tego węgla, który jest podawany. No więc można oczywiście zwiększyć nadmuch, żeby to lepiej spalić, no ale z kolei to powoduje
przyspieszenie migracji tych gazów przez piec. One szybciej przepływają i płaszcz wodny nie zdąży odebrać całego ciepła, no więc mamy bardzo gorący kczopuch, gdzie większość tego ucieka do komina, tego ciepła wytworzonego tutaj. Tak, 2-3 dni paliłem tym węglem. Teraz zobaczymy, jak wygląda po 2-3 dniach sytuacja. No niewiele się różni od tego, co było dzień temu, wczoraj. No jak widzicie, tutaj rośnie ta kukurydza, można tak powiedzieć, bo nie wiem, jak to inaczej nazwać. No ale zobaczymy teraz za chwilę, jak wygląda popiół. Tutaj może wyciągnę to. Tak mniej więcej wygląda ten popiół. No nieciekawie, nie za ciekawie. Tutaj jest dużo koksu. Widzicie, takie duże koksy wyskakują. Wielkości no kilku palców. No w tym popiele jest trochę tego koksu. Ale przypuszczam, że gdybym zważył ten koks, który tutaj się znalazł w tym popiele. Koks jest bardzo lekki. To ma do siebie, że jest leciutki. No. Nie wiem, czy byłoby tego więcej niż kilo. Chyba nie. Tak przypuszczam, że to jest leciutkie. To byłoby najwyżej kilogram tutaj tego koksu. A przepaliłem przez te 3 dni gdzieś około 30-40 kg. Może niecałe 3 dni, 30-40 kg tego węgla. No tego popiołu drobnego jest tutaj na tyle, ile widzicie. Nie będę tego ważył, ale tak szacuję, że może z 1,5 kg. Więc no tutaj te zapopielenie byłoby mniej więcej na tym poziomie, jak podaje strona internetowa, w granicach, nie wiem, może 5%. Natomiast no jest ten koks. No i co teraz z tym koksem zrobić? I uprzedzam, żeby raczej nie wrzucać w całości z popiołem, bo popiół ma po prostu właściwości ścierne, więc będzie no miał zły wpływ na ruch ślimaka i zarówno na opór tego ruchu, jak i na ścieranie się pewne. No wiadomo, że to się nie zetrze od razu, ale jednak no jeżeli ktoś piec oszczędza kocioł, także nie wrzuca tylko ten koks. To jest wersja dla oszczędnych. Tak, jedno z możliwych rozwiązań tego problemu, no też nie jest bardzo skomplikowane, jest po prostu wymieszać stary ekogroszek energetyczny, taki jaki ja tu jeszcze mam sprzed no bez mała 2 lat, który jeszcze kupiłem w okresie początkowym tego kryzysu energetycznego. Udało mi się ekogroszek zwykły energetyczny kupić, który ma spiekalność zbliżoną do zera, i zmieszać go z tym nowym skruszonym. To jest właśnie ten skruszony. Mieszać w proporcji 1:1. Nie będę jakichś wielkich ceregieli z tym robił. No i wracam po kilku dniach. Przepaliłem też ze 30 kg takiej mieszanki węgla koksującego, tego ze Staszica, ze zwykłym energetycznym, który nie ma spiekalności wcale. No i widzicie tutaj, no spieki już są dużo mniejsze, także no lepiej się troszkę spala, no ale cudów nie ma, szału nie ma. No zobaczmy jeszcze popiół. No i jak widać, spieki nadal są, już może nie tak wielkie jak były. Nie tak dużo, ale jednak są drobne spieki. Także nie da się tego chyba całkowicie wyeliminować. No może gdyby ktoś, jakiś perfekcjonista tam kombinował, dokładnie go wymieszał, jakieś proporcje inne zastosował, powietrza więcej dał, mniej węgla, no to może by się w końcu udało całkowicie te spieki wyeliminować. No ale no jak widać, no nie da się, nawet kiedy tutaj on jest zmieszany z tym energetycznym, który ma spiekalność zbliżoną do zera. Tak, ale co zrobić, jeżeli ktoś chce mieć święty spokój w kotłowni i nie chce się tak męczyć, jak ja to pokazałem wcześniej, przed chwilą, na przykładzie tego węgla koksującego z PGG.
No i chcemy mieć święty spokój, nie żeby tutaj co chwilę zaglądać, sprawdzać, czy tam się jakieś spieki nie tworzą, czy coś się nie dzieje, albo na przykład wyjechać sobie na tydzień, na ferie. Taki kociołek automatyczny spokojnie można zostawić na tydzień, a myślę, że może nawet i na dwa. Tu jest w tym zasobniku 130 kg węgla, jak jest pełny. A więc przy odpowiedniej regulacji, zmniejszeniu ciepłoty w pomieszczeniach, na kaloryferach i tak dalej, myślę, że może nawet dwa tygodnie on mógłby pracować spokojnie, bez nadzoru. Przyjeżdżamy i mamy w to względnie ciepło w domu, nie musimy rozpalać ognia i tak dalej. No i co wtedy zrobić? Jak osiągnąć taki stan? No, jedynym sposobem jest kupić porządny węgiel, który nie jest spiekający się. No ale za taki węgiel workowany z dostawą trzeba dać minimum 1600 zł. No inaczej się po prostu nie da. Taniej się takiego węgla nie kupi, no chyba, że jakieś badziewie z importu, nie wiadomo z jakiego zakątka świata i tak dalej, bo teraz jest tego węgla w Polsce na sprowadzonego z różnych kierunków bardzo dużo i nie do końca wiadomo, co jest w workach. No ja dzisiaj sprawdzę węgiel, który chyba wydaje mi się, że jest warty tego, żeby się nim zainteresować. Węgiel polski, z polskiej kopalni, od polskiego producenta i sprzedawcy, spod Krakowa, z KGN. No, zobaczymy, jak ten węgiel się będzie sprawował jako alternatywa dla no, taniego wprawdzie węgla z PGG, no ale niestety, tak jak pokazałem, są problemy z tym tanim węglem. Oczywiście wybór należy do Was, bo ja tutaj za Was wyboru nie podejmę żadnego. Oczywiście słów kilka teraz o tym, co jest na worku i dlaczego właściwie wybrałem ten, a nie inny. Dlatego, że cena jest przystępna jak na ekogroszek z internetu, z dostawą do domu w cenie tego ekogroszku, przynajmniej na terenie województwa małopolskiego i śląskiego. Tutaj możemy ten ekogroszek mieć w cenie 1660 z czymś tam. Kaloryczność, czyli wartość opałowa, to jest do 28 MJ na kilogram. No, mam nadzieję, że jeżeli tyle ma, no to będzie to chyba dobry wybór, bo jest to dość wysoka wartość opałowa, chociaż tu pisze do 28, a więc może mieć też i mniej. Ile mniej? No właśnie, teraz jest ten problem, że niektórzy producenci tego nie piszą, od ilu do ilu. Zawartość popiołu 3 do 9%. No, 3 to jest bardzo mało, 9 to jest już tak średnio. No też jest dość duży ten rozdział. To mi się też nie podoba, że takie duże rozdziały są pomiędzy maksymalną a minimalną wartością jakiegoś tam parametru. Zawartość siarki 0,6 do 0,8, no to jest wszystko elegancko w normie. Zawartość wilgoci 2 do 12%. No i tu znowu ten duży przedział, no wiecie, no jak ja bym napisał, nie wiem, że coś jest od 0 do 100%. No zawsze będzie od 0 do 100%, wiadomo, przy 100% nie przekroczy, 0 też nie, no ale podawanie takiej wartości 12% to jest maksymalnie dopuszczalne dla ekogroszku, wilgotność. No 2% to jest prawie nic, to jest węgiel suchutki jak pieprz, bo 2% oznacza, że nawet wilgotność ta wewnętrzna jest bardzo niska. Higroskopijna tak zwana, której no nie da się odparować normalnie. Trzeba to odparowywać w warunkach laboratoryjnych, w temperaturze 105 stopni. A dzisiaj mają producenci taki wymóg, żeby podawać całkowitą wilgotność, czyli również i tą higroskopijną w sumie razem z tą przemijającą, czyli z tą dającą się do odparowania. A więc 2 byłoby to super, super, a 12 no to już wiecie, to już nie jest super, super. No i także ten przedział jest za duży. Apeluję do producentów, teraz tych sprzedawców. Kryzys się już skończył. Podawajcie bardziej dokładne te dane dotyczące parametrów tego tutaj technicznych, tych ekogroszków różnych. Na temat spiekalności tutaj na workach nie ma ani słówka, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kotle i to po kilku godzinach się już okaże, najdalej po kilkunastu godzinach, jak się to spala, no bo to jest w sumie najważniejsze. Jak zwykle zaczniemy od tego, żeby zmierzyć to wagowo. Oczywiście przypominam, że waga jest łazienkowa z dokładnością do 0,2 kg, a więc nie da takich bardzo dokładnych laboratoryjnych wyników, ale też nie o to mi chodzi. Chodzi o to, żeby dowiedzieć się, czy ktoś nas nie kantuje na wadze i czy na przykład nie brakuje tu kilograma albo dwóch. No tu mamy 24,9, więc jest to w granicach dokładności tej wagi.
Tu jest 25,5. No więc jak widzicie, może nawet jest przeważone. I to dość sporo. No i też 24,8. W sumie byłoby to średnio 25. Także myślę, że na palecie jest około tony. Dobra, zajrzymy teraz do środka. Tak, jest tutaj węgiel. No cóż innego miałby być. No i tak on wygląda. No, dość taki gruby. Tutaj jest dużo tego dużego ziarna. Tych małych ziaren raczej niewiele. No wygląda mi no, na suchy, z grubsza rzecz biorąc oczywiście, bo by trzeba było dokładnie wilgoć sprawdzić. Ale tu widzę, że też drobniejsze ziarenka też są. Tylko tam troszkę głębiej. Tak to mniej więcej wygląda. No chciałbym teraz zobaczyć, jak to się będzie spalało, bo to jest najważniejsze. No i po kilkudziesięciu godzinach palenia tym węglem przyszedł czas na sprawdzenie, jak mniej więcej wygląda spalanie. Jak widać, dobrze się pali, całkiem dobrze, poprawnie wszystko tutaj, kopczyk ukształtowany poprawnie, no płomień bardzo duży, także typowy węgiel energetyczny, żadnych spieków tutaj nie widzę koksowych, które by się tutaj gdzieś tworzyły. Zobaczę jeszcze tutaj na luszt. Płomień jest wysoki, mocny, no tak jak w typowym węglu energetycznym, płomiennym, tak zwanym. Więc tutaj do spalania nie mam żadnych zastrzeżeń, no a popiół sprawdzimy znowu po jakimś czasie, jak się przepali te 100 kg węgla. Tak, zasobnik jest już pusty, zajrzyjmy, tu wszystko spalone. Ale tutaj takie są niepokojące zacieki. To jest wilgoć, która po prostu jednak w tym węglu jest, chociaż wydawał się, że jest suchy, ale jednak jest tu jakaś wilgoć. No całkowicie suchy węgiel to jest jedynie wtedy, kiedy go trzymacie kilka tygodni w piwnicy. To wtedy takich efektów nie ma. Tego węgla spaliłem 100 kg w ciągu prawie 6 dni. No brakło może kilku godzin do tych 6 dni, ale zaokrąglimy. Więc byłoby to około 500 kg, pół tony miesięcznie. Jest to wynik bardzo dobry, chociaż w czasie tego testu jednak pogoda była dosyć ciepła na zewnątrz. Od plus 2-3 stopni do nawet plus 9-10 w niektórych dniach. W nocy plus 2, plus 3, więc też dodatnia temperatura, także to bardziej przypominało jesień, aniżeli zimę. Więc w takim analogicznym okresie, o mniej więcej takim klimacie, spalam przeciętnie 500-600 kg dość dobrego węgla. Więc ten ekogroszek jest dość, myślę, kaloryczny. Natomiast nie jestem w stanie dokładnie określić tego parametru, bo do tego trzeba badań laboratoryjnych. To jest tylko takie oszacowanie wyłącznie dla takich praktycznych zastosowań. No i znowu moja ulubiona waga łazienkowa w grze. Zważymy popiół. No i mamy, to jest oczywiście na odwrót tutaj, 6,4 kg. Przypomnę, że skrzynka waży 2,5, co można sprawdzić na innych filmach, moich testach. A więc po odjęciu zostaje niecałe 4 kg popiołu, czyli 3,9 dokładnie. Czyli tyle procent jest. Popiół jest całkiem fajny, o ile można powiedzieć o popiele, że jest fajny, bo jest mocno rozluzowany. Tutaj nie ma żadnych grubszych rzeczy, żadnych grubszych kawałków. Bardzo dużo takiego pylastego popiołu, także nie mam żadnych zastrzeżeń co do tego popiołu, no bo mieści się oczywiście w tym, co tutaj na worku napisano. 3 do 9% jest blisko 3.
decyzja należy do was. Ja za was, tak jak powiedziałem, tej decyzji nie podejmę. Pokazałem, jak wygląda spalanie takiego węgla z PGG koksującego i takiego kupionego w internecie, który, można powiedzieć, jest sprawdzony, pewny, a cena, no to już zależy od was. To chcecie kupić droższy i mieć pewność, czy tańszy, no i się troszkę pomęczyć. Także pozdrawiam na nowy rok. Życzę wszystkim szczęścia, dużo zdrowia, no i żeby się wam dobrze w kotle paliło. Szczęść Boże! Thank you.